Uważam, że po teksty Kołakowskiego nie tylko warto sięgać, ale one właściwie powinny być jedną z podstawowych lektur obok klasyków, obok autorów takich jak Platon, czy Arystoteles, czy Hobbes, czy Machiavelli, czy Locke, czy John Stuart Mill. Po prostu Kołakowski powinien być w kanonie tekstów, które czytają ludzie interesujący się sprawami publicznymi. Mam tu na myśli społeczne środowisko człowieka, które jest głównym przedmiotem, można powiedzieć, zainteresowania Kołakowskiego, przynajmniej w tej książce, z którą mamy do czynienia w tej chwili, to znaczy w tym zbiorze jego esejów zatytułowanych Niepewność epoki demokracji. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to, co Kołakowski uświadamia bardzo silnie tym, którzy po jego teksty sięgną, to jest kruchość demokracji. To jest to, że demokracja jest taką konstrukcją miotaną nieustannie przez przeciwstawne wiatry. Doświadczyliśmy w Polsce, że wolność jest trudniejsza od niewoli. Można było narzekać na komunizm i mieć w zapasie niedomyślane myśli na temat tego, co powinniśmy robić, a gdy to stało się rzeczywistością, okazuje się, że mamy wiele problemów. Czy rzeczywiście na przykład mocne i niezmienne zasady etyczne są do pogodzenia z wolnością obywatelską, z wolnością sumienia, jak ułożyć system prawny taki, by z jednej strony gwarantował jakiś podstawowy ład społeczny, z drugiej ze strony nie gwałcił wolności jednostki. To są ogromne spory. I trzeba powiedzieć, że to było też i ogromne wyzwanie dla Kościoła. Kołakowski, powiedzmy sobie, gdy stał się, tak można to powiedzieć, kimś zbliżonym do postaw religijnych, aczkolwiek nigdy nie zidentyfikował się z instytucją, prawda, kościelną, zachowując dystans, bardzo wyraźnie wskazywał na to, że nie można budować ładu politycznego w całkowitej próżni aksjologicznej.